Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić kompot z pozeczek. Zapraszamy do filmu. Mamy 3,5 kg porzeczki czerwonej i z jakiejś pewno pół kilograma porzeczki czarnej, już takiej, jak widzicie, praktycznie obranej. I chyba robienie kompotu to jest najprostsza rzecz na świecie. Tak. Zabieramy się za robotę? Tak. To zaczynamy od żmudnego obierania. Mamy dwie miseczki. Tak. I co będziemy robić? Obierać. Tutaj będziemy wkładać brudy, a tutaj ładne już obrane porzeczki. Już całą miskę obraliśmy. Minęło jakieś 15 minut. Róża, czy ty próbowałaś te porzeczki? Nie. No to chociaż może jedną spróbuj, co? Okay. Zobacz, tutaj taka. Okay. Co się dzieje? Kwasior. I dlatego właśnie musimy zrobić z tego kompoty. Tak. Dobra, wracamy do obierania. Porzeczki mamy obrane. Mamy przygotowane już słoiki. Oczywiście słoiki zostały wyparzone. Mam też cukier biały. I zabieramy się za łączenie składników. A, no i oczywiście potrzebujemy jeszcze wrzątek. Ale ponieważ tutaj siedzi, o tu, nie widać ich, siedzi cała moja trójka. Więc wrzątek na razie zostawiamy, ja zaraz będę to zalewać. Na razie będziemy wszystko wkładać do słoików. Dziewczyny się zabrały za przekładanie, za wkładanie do słoików. I będziemy tak mniej więcej wkładać do połowy. No i słoiki są już wypełnione. Trochę mniej niż po połowie, tak różnie to nam wyszło. A teraz zostały nam tutaj jeszcze 5 słoików i będziemy 2 słoiki wrzucać tylko z porzeczką czarną, a 3 zrobimy taki miksik. Dziewczyny, do dzieła! Okej. Kolejny etap to cukier. Do tych mniejszych damy 2 łyżki cukru, takie czubate. Do tych trochę większych 2,5, a do tych największych 3 łyżki cukru, takie czubate łyżki cukru. No tutaj ze względu na to, że po prostu no ten owoc jest kwaśny, co widzieliście wcześniej, więc musimy to porządnie posłodzić. No i zostały nam jeszcze 2 etapy. Pierwszy to zalanie wrzątkiem. Ostatni etap to pasteryzacja przez 15 minut. Wspólnymi siłami oto nasz efekt końcowy. Wyszło mi 8 słoików tylko z czerwoną porzeczką i 4 takie pół na pół. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Buziaki, pa pa!